Witam Was w kolejnym filmie ze Star Wars Galaxy of Heroes. Nadchodzi nowy Conquest, jak zwykle w poniedziałek o 20:00, przynajmniej czasu letniego w Polsce. Rozpocznie się jak zwykle Conquest, więc nadeszły też już nam nowe fity. Link do tego obrazka znajdziecie w opisie, więc każdy będzie mógł sobie spojrzeć spokojnie. A ja tutaj powiem najpierw standardowe rzeczy, czyli o tym, ile trzeba, znaczy ile mamy tych keycards z walk i z fitów. Potem o samym tym obrazku, po kolei każdy fit. No i na końcu, jakie moim zdaniem można by pominąć fity, żeby zdobyć czerwoną lub złotą skrzynkę. Myślę, że na pierwszy rzut oka wygląda dość ciężko te walki, ale wydaje mi się, że jak ktoś rzeczywiście przyciśnie, to jest w stanie zrobić tutaj ten cały conquest, przynajmniej na złotą skrzynkę. Ale no, wygląda na pierwszy rzut oka dość ciężko, ale jak tak liczyłem te fity, no to jednak da się to wszystko zrobić. Ale przejdźmy do tego, jeżeli chodzi o banery. Wszystkich banerów, znaczy wszystkich keycards, bo tak to się nazywa, jest 664, 392 z walk, 272 z fitów. Chyba że jak ktoś liczy do fitów, liczymy te z mini bossów i bossów, no to wtedy z walk wychodzi 330 z walk, a 334 z fitów. Z global fitsów mamy 92, w sektorze pierwszym i drugim mamy 20, w sektorze trzecim 40, tak samo w sektorze czwartym i w sektorze piątym 60. I to jest, liczę tylko same te fity, nie liczę tych w tym przeliczniku, który tutaj widzicie, z bossów i mini bossów akurat w tym, ale jak widać, im dalej, tym więcej tego jest. Do czerwonej skrzynki potrzebujemy 630 keycards, do złotej 530, więc do czerwonej można pominąć 34, a do złotej 134. No i cóż, nadchodzi nam ten Ezra Bridger już niedługo, no i on będzie jako główna nagroda przez 3 najbliższe conquesty. I czerwona skrzynka da 90 shardów głównej postaci, a 30 shardów poprzedniej, a poprzednią, czyli Luthien Real. Mam nadzieję, że jakoś bardzo źle nazwiska nie wymawiam, więc będę mówił po prostu Luthien. Złota skrzynka da 65 shardów Ezry, a 25 Luthiena. No i jak zwykle u Wandering Scavengera to wygląda tak, że w sektorze piątym będzie 5 shardów nowej postaci za 525 Conquest Credits, 5 shardów za 475, czyli Luthiena, 5 shardów jeszcze poprzedniej postaci za 600 kryształów, czyli tego Luthiena, no i 5 shardów postaci, która była 2 Conquesty temu, za 475 Conquest Credits, tak samo jak Luthien. No i 5 shardów postaci, która była 3 conquesty wcześniej. Tutaj postać lecz statek, no ale oczywiście, że na ostatnio tylko postaci były i to wszystkie z 3 omikronami, więc masakra trochę. No i tak samo jest w sektorze czwartym, trzecim i drugim, jak w piątym, no a w sektorze pierwszym, no to 5 shardów postaci, która była 2 conquesty temu za 475 conquest credits i 5 shardów postaci, która była 3 conquesty wcześniej za 475 conquest credits. No i to tyle, jeżeli chodzi o takie zimne informacje. Przejdźmy do tego, co mamy, jakie fity do zrobienia w tym conquestie najbliższym, więc sektor pierwszy, sektorowe fitsy, no to musimy narzucić ten na speed down 50 razy, no i tutaj widać, ile to po 5 keycards daje, u mini bossów 2, u bossów 3. Potem mamy wygrać 10 bit z Morgan Elsbeth, która ma przetrwać. No, to nie jest trudne, zrobicie nawet pewnie postać na, nie wiem, gear 9 czy gear 8 i dacie jakąś gielkę albo maula, jeżeli macie z Mandalorianami, i spokojnie ten fit będziecie w stanie zrobić. Gain DK 50 razy, nie pamiętam, kto DK dawał, któryś z tych nowych postaci. Idę na Google, SVGoch, DK. Nie to.
DK to był, wiem, że ta DK tutaj była taka podpowiedź DK up. No nie widać za bardzo, kto ten DK daje. Czy ja dobrze to wpisałem? Caj. No dobrze wpisałem. Więc nie widać za bardzo postaci, która by to dała, więc pewnie czeka jakaś nas nowa chyba wkrótce, albo nie pamiętam w tej chwili, ale no oczywiście na SVGOG4Live będzie ta informacja w przyszłości. No teraz jakoś jak widać nie widzę tego DK, co daje akurat w tej chwili. Wróćmy więc dalej, przejdźmy, ale tak jak mówię, teraz nie mam informacji, ale pewnie na SVGOG4Live będzie później, przed samym rozpoczęciem, bo teraz akurat wypadło mi z głowy, żeby sprawdzić, kto to ma. Potem mamy wygrać 30, znaczy pokonać 35 przeciwników używając Gungan. No jak ktoś ma, nie ma Gungan albo ma bardzo słabych, no to przynajmniej będzie można na przykład Jedi Mastera Luke'a użyć. No i Jedi Master Luke z Jedi będą asysty szły od tego. Potem mamy na minibossach wygrać pełnym składem Geonosian, potem też mamy wygrać tylko z postaciami Light Side. Na bossie, no to musimy pokonać przeciwnika używając Queen Amidala, no to jak ktoś jej nie ma, to nie zrobi. No i to samo jeżeli chodzi o Gungan, żeby wygrać z Gungan Bombardierem, który ma przetrwać. No, można go przynajmniej, znaczy każdy mógł inaczej. Ten feat w sumie nie będzie trudno zrobić. Jeżeli ktoś ma Jedi Mastera Luke'a, no bo jakaś gielka w składzie i w bossie i rzucić tego Gungan Bombardiera, a z marki eventów powinien każdy go mieć, więc na pewno do zrobienia jest ten fit nawet na niskim girze. Gorzej może być z tym, no chyba że ktoś ma Jedi Mastera Luke'a, no to ten fit będzie dla niego bardzo łatwy. No 35 postaci pokonać to będzie kilka walk, nawet kilkanaście, no ale na pewno jest to do zrobienia. Sektor drugi. Uzyskaj bonusową turę 50 razy. To będzie bardzo łatwo zrobić z Darth Vaderem, bo on dostaje za każdym razem, jak użyje się Malsys Massacre, no to on dostaje bonusową turę. Więc myślę, że gdzieś no po drodze spokojnie będzie można w łatwy sposób chociażby nim to zrobić. Pokonaj 35 przeciwników z Morgan Elsbeth, nie zamierzam tego robić, Morgan moja jest słaba, ono jest postacią Darkseid, więc już tutaj tak łatwo z Jedi Masterem Luke'em nie pójdzie, chyba że będą jakieś dobre dyski. Gain alert 20, znaczy musimy uzyskać alert 20 razy, no to akurat to będzie do zrobienia dla każdego, bo tymi nowymi trooperami to się zrobi. Tam chyba konkretnie akurat Night Trooperem. No on był z marki eventu, a tutaj mamy tylko dostać buff alert, a nie wiadomo co, więc do zrobienia. Nie wiem jak szybko, bo trzeba by przeczytać dokładnie jego skill, który daje ten alert, ale myślę, że nie będzie to znowu jakieś trudne. Narzuć bridge 50 razy, no każdy to raczej musi zrobić, kto myśli o złotej i czerwonej skrzynce. Nie będzie to znowu takie trudne, ale jednak no trzeba będzie zrobić. Potem mamy mini boss, no to wygraj z Death Trooperem Peridieją, który ma przetrwać. No z jakąś gielką Darkseid będzie to do zrobienia, z gielką Lightseid też, byle jakoś trzymać go przy życiu. Potem mamy, żeby wygrać z Masterem Qui-Gonem i Qui-Gon Jinnem w składzie, no to jakaś gielka Lightside będzie potrzebna. No i ten Master Qui-Gon, ale jego każdy powinien mieć z marki eventu, więc pod jakąś gielką też to spokojnie do zrobienia. W bossie mamy wygrać tylko postaciami Darkseid, no to każdy będzie w stanie zrobić. W bossie trzeba pokonać przeciwnika kapitanem Tarpalem. Nie jest to zbyt łatwo, bo ten Tarpal ma małe obrażenia. Więc będzie troszkę męczarni, chyba że się użyje po prostu jak zwykle Jedi Master Luke'a znowu, który pomoże mega w tym. Sektor trzeci, musimy uzyskać Evasion Up 50 razy, to każdy zrobi. Wygrać bitwę z Night Sister Acolyte, która ma przetrwać
walkę 15 razy, no to jest raczej do zrobienia. Mamy uzyskać Retaliate 15 razy, nie wiadomo kto to daje, na tą chwilę chyba nie ma żadnej postaci, która to daje, chyba że jakieś dyski dziwne dadzą, no bo już za chwilę zaczyna się kolejny Conquest, więc dziwne. Ale szczerze powiedziawszy, na dzisiaj nie wiem, co ma dawać właśnie ten buff. Albo właśnie będzie dysk jakiś, albo zaraz będzie jakiś marki event. Wygrać 15 razy z pełnym składem Geonosian. No, kto nie ma Jar Jara, no to tego nie zrobi. Potem mamy w minibosie, mamy wygrać z Morgan Elsbeth, która ma przetrwać. No, powiedzmy, że dla złotej skrzynki to nie jest konieczne do zrobienia. I wygrać z kapitanem Enochem w swoim składzie. No, on akurat nie musi przetrwać, więc to jest w stanie zrobić każdy. Jakaś gielka i jedziemy z Enochem. No i jakaś gielka i też wrzucamy Morgan Elsbeth i może do zrobienia jest w jednej walce ta walka. Mówię dla osób, które mają na niskim girze o obie te postaci. Potem w bosie mamy wygrać z Queen Amidalą, która ma przetrwać. No to kto jej nie ma, to nie zrobi. Wygrać bez użycia supportów w składzie to raczej każdy jest w stanie zrobić, więc przejdźmy do sektoru czwartego. Mamy uzyskać Tenacity 50 razy, no to z Grandmaster Yodą i Jedi Masterem Kenobim, kto ich ma, no to spokojnie zrobi. Wygrać 15 bit z Kelleranem Beckiem w składzie, więc on nie musi przeżyć, także bardzo łatwy fit. Mamy narzucić albo uzyskać Blight 40 razy, to ci nowi Imperial Remnanci, którzy tam mają. Pokonać 30 przeciwników z Night Sisterami, to raczej do zrobienia będzie. Potem mamy mini boss, no chociaż no dobra, 30 przeciwników Night Sisters, no to sektor czwarty już jest troszkę trudniejszy. Ale jednak no. 30 postaci to troszkę jest, ale myślę, że z dobrymi dyskami każdy jest w stanie zrobić, chociaż no dla złotej skrzynki akurat usunąłem chyba właśnie ten fit, żeby go nie robić. Potem mamy mini boss, wygrać full składem Galactic Republic i mają wszyscy przetrwać, no kto ma Jedi Mastera Kenobi to zrobi, z generałem Skywalkerem może to być trudne, ale kto ma Padme, to myślę, że Padme Elite tutaj pomoże zrobić ten fit. To jest mini bossy zawsze troszkę są łatwiejsze niż bossy, więc raczej do zrobienia. No wygrać z Jar Jarem, który ma przetrwać, no to kto go ma to zrobi, kto nie ma to nie zrobi. Boss. Wygrać bez użycia Empire w składzie, to każdy jest w stanie zrobić. Wygrać z Dark Trooper Moff Gideonem, który ma przetrwać, no to kto ma to go zrobi, kto nie ma to wiadomo. Potem mamy sektor piąty, ten najtrudniejszy. Mamy uzyskać Accuracy Up 50 razy. No to jest trudne bez Queen Amidali, z Queen Amidalą czy z Ciri Jandą dość łatwy fit, ale no rozumiem, że większość może ich nie mieć. Narzucić plagę 100 razy to powinien zrobić raczej każdy, bo każdy na jakimś poziomie tych te Night Sisterki ma. Mam nadzieję. A jak nie, no to się nie zrobi. Ale to powinno raczej dość łatwe być do zrobienia. Jeszcze z jakimś dyskiem na potęsy dodatkowo. Pokonać 25 przeciwników używając tego Death Troopera z Peridiei. To daje 15 tych keycards. No ja tego nie będę na pewno robił, bo mój jest w tej chwili na girze 11 tylko. Potem mamy wygrać 15 bitw z Geonosian Spy'em, który ma przetrwać. No na złotą skrzynkę to do usunięcia, na czerwoną no jednak trzeba by to zrobić, ale myślę, że do zrobienia z jakąś gielką. A jak ktoś ma Geonosian na reliki, to raczej bez problemu sobie poradzi. Potem mamy mini boss, mamy pokonać przeciwnika używając padawana Obi-Wana, no kto ma to zrobi. Wygrać bez użycia jakikolwiek Galactic Republic w składzie, no to zrobi każdy. Potem mamy boss wygrać z Luthienem w składzie i ma przetrwać, no kto ma Luthiena zrobionego to da radę. No i wygrać z pełnym składem Gungan, więc no bez Jar Jara kolejna walka, której się nie zrobi. W pierwszym sektorze, nie, gdzieś jeszcze byli Gunganie.
No nieważne, nie ma się co wracać, ale a tutaj są Gungani L4, gdzieś jeszcze chyba byli ci Gungani też w pełnym składzie, no ale generalnie no, na bosie trzeba mieć też Jar Jara, bo jest tutaj pełny skład. No i Global Fitsy, musimy pokonać 250 przeciwników na złotej ścieżce, no to to jest zrobić powinien każdy, wygrać przynajmniej 20 bitw z pełnym składem Night Sisters. To myślę, że zdecydowana większość jest w stanie jednak zrobić w sektorze pierwszym na przykład bez problemu. Narzucić stagger 100 razy, no trochę upierdliwy jest ten fit, ale do zrobienia dla każdego. Wygrać 20 bitew z pełnym składem Imperial Remnant. No jak ktoś nie ma Dark Troopera, Moff Gideona albo tych najnowszych Imperial Remnantów, to będzie ciężko to zrobić. Znaczy do zrobienia od momentu jak dali tego Imperial Taya, to myślę, że większość jest w stanie zrobić w sektorze pierwszym, wymęczyć, ale za to jest 15 keycards i będzie można na coś innego zmienić. Wygrać 15 bitw z przynajmniej 4 gunganami w składzie. No jak ktoś ma Rey, to jest to w stanie zrobić, no bo 4 gungan wszyscy byli z marki eventu, więc z marki eventu macie ich uzbieranych, więc ten fit jest do zrobienia, ale do złotej skrzynki go usunąłem akurat. No i wtedy dostajemy massively overpower, więc to jest łatwo i łącznie daje to 16 keycards. Myślę, że z jakąś inną legendą też pewnie do zrobienia w sektorze pierwszym. Troszkę upierdliwy, ale myślę, że do zrobienia. Potem mamy wygrać 15 bitw z Masterem Qui-Gonem, który ma przetrwać. No i wtedy dostajemy Deployable Calling System. Więc to też daje 16. No kto ma Mastera Qui-Gona, to myślę, że warto przycisnąć, jak ma ktoś Jedi Mastera Luka w pierwszym sektorze, więc to jest łącznie 16 banerów, można oszczędzić gdzieś w innym miejscu, więc ja generalnie usuwam chyba i Mastera, usuwam przede wszystkim Gungan, ale jak ktoś ma tych 4 Gungan i ma Rey, no to sobie może zamienić i to wpisać. Więc przejdźmy do tego, co moim zdaniem myśleć, co pominąć dla czerwonej, a dla złotej. Dla czerwonej, no to w sektorze 5 pokonanie 25 przeciwników z Death Trooperem z Peridiei, bo no niestety Jedi Master Luke tylko działa na postacie light side, więc tutaj niespecjalnie no będzie ciężko, jak ktoś nie ma na relików, na relikach tego Troopera z Peridiei. W sektorze drugim pokona 35 przeciwników Morgan Elsbeth, no to to sam przypadek co no, tego Troopera wyżej. No i w sektorze trzecim jest, zobaczymy co daje to Retaliate, które musimy uzyskać 15 razy, ale ewentualnie fajniej to jest wymienić na, żeby nie robić 15 bitw z pełnym składem Geonosian. Więc jak będzie ten Retaliate łatwy do zrobienia, nie w 15 aż walkach, tylko powiedzmy 8, no to lepiej zrobić zdecydowanie to, a pominąć sobie te walki Geonosian. Ale to dla tych, co chcą robić czerwoną, czyli tak jak ja. Natomiast dla złotej, no to tutaj jest pominiętych dość dużo rzeczy, czyli wygranie te 15 bitw z 4 gunganami, no to to nam zabiera 16, ale jak ktoś jest w stanie zrobić, to myślę, że warto o to powalczyć, bo wtedy można jakiś inny fit wymienić i nie robić. Czyli na przykład ten z Masterem Qui-Gonem, ale tam też bym wolał raczej przemęczyć i coś innego pominąć. Potem mamy jeszcze w globalach, żeby wygrać 20 bitw z pełnym składem Imperial Remnant. Na szczęście nie jest tu, że muszą przetrwać. Dokładnie, więc to w teorii jest do zrobienia, ale jak ktoś nie ma Dark Trooper Moff Gideona, to wiem, że może być upierdliwe, ale w pierwszym sektorze myślę, że jest to do zrobienia dla osób, które nie mają Dark Trooper Moff Gideona, tylko coś innego z tego innego złożyć, tym bardziej, że dodali, na szczęście właśnie można powiedzieć dla tych nowych graczy, tego Imperial Taya, że on jest też Imperial Remnant. Potem mamy, że wygrać 20 bitw z pełnym składem Night Sisters. Tylko gdzie to było? Żebym tutaj zapisał. A, to był Global. Też Global Fit. Więc no jak ktoś ma bardzo słabe Night Sisterki, to właśnie to można by pominąć, chociaż też można wymęczyć w sektorze pierwszym pewnie
z dobrymi dyskami, ale jak ktoś ma bardzo słabe, no to, to można pominąć. Potem mamy w sektorze piątym, no to żeby pokonać 25 przeciwników, używając tego trupera z Peridie. Potem jeszcze też 15 bitw z Geonosian Spyem, który ma przetrwać. Jak ktoś ma go słabego, no to może być ciężko, ale jak ma ktoś dobrą gielkę, Darkseid, no to w sumie jest w stanie to zrobić. Chociaż upierdliwy, więc można by też to zamienić na coś innego. No tutaj z tym uzyskaniem accuracy 50 razy, to raczej to może być dość ciężkie do zrobienia, jak ktoś nie ma Queen Amidali czy Ciri, znaczy Sir Jandy. Potem jeszcze jest wygrać 15 bitw z pełnym składem Geonosian. No jak ktoś nie ma na relikach, to dość ciężka walka, walki będą. Sam będę pewnie się męczył troszkę z tym fitem. Potem mamy sektor piąty, żeby wygrać tam z Lutienem, no to zabiera 3. Potem jeszcze z pełnym składem Gungan w bossie, no to 5. Bo to jest akurat na mini bossie czy na bossie? A to jest boss, a ja sobie zapisałem tutaj za dużo. Okej, okay, ale to musi zostać. Pełny skład Gungan daje 5, z Jar Jarem no to 3 w sektorze czwartym, Dark Trooper Moff Gideon 4, Kapitan Tarpal no to 3 w sektorze drugim, ale myślę, że to jest do zrobienia, więc ja bym to chyba usunął, bo tutaj jakaś GL-ka i to pójdzie. Bo muszę to usunąć, żeby ta suma mi się zgadzała, bo tutaj pomyliłem się z O2, więc wyjdzie właśnie 134, więc akurat to bym zostawił. No i co dalej? Pokonać 35 przeciwników z Morgan Elsbeth, wygrać z Gungan Bombardierem, w sektorze pierwszym pokonać kogoś z Queen Amidalą, jak ktoś nie ma, no i Queen Amidala, że musi przetrwać, też gdzieś tam jest, więc suma daje właśnie 134, jak się nie pomyliłem, czyli tyle właśnie ile trzeba. W tym wszystkim aha, tylko tutaj jeden drobny błąd, tutaj nie Queen Amidala, tylko Gungan Bombardier. O, teraz jest poprawione, więc jak ktoś potrzebuje, no to może sobie teraz, nie wiem, screena zrobić z tą złotą i teraz z tą drugą stroną zrobić ewentualnie screen. Tak jest o moją propozycję, ale oczywiście można można spokojnie ewentualnie coś pozmieniać. No to z Gunganami myślę, że jest do zrobienia i do wymiany na coś innego, i Imperial Remnanci myślę, że też, ale wiadomo, dużo energii. No i oczywiście jak ktoś chce zrobić czerwoną czy złotą skrzynkę, to minimum codziennie 3 razy trzeba energię po 50 kryształów kupić, bez tego się nie obędzie. Natomiast jeżeli potrzebujecie jakimi dokładnie teamami grać, no to jak zwykle na stronie SWGOG4Life, oczywiście to nie jest reklama, żeby nie było, już wkrótce pewnie będzie, no wczoraj dopiero dali fity, więc jak widać jeszcze nie ma uzupełnionego przez BitDynastyego tutaj tej stronki, ale pewnie wkrótce będzie. Jest tutaj też zakładka plan, on na pewno będzie pokaże co robić pierwszego, drugiego dnia i tak dalej. Tutaj macie podział na złotą i czerwoną skrzynkę, można sobie wybrać, no i cisnąć po kolei każdy dzień co on będzie codziennie próbował robić. No i dyski też pewnie będą uzupełnione, chociaż dodali teraz jakieś nowe, więc może akurat być ta zakładka z dyskami od razu nie zaktualizowana, żebyście to mieli na uwadze, bo trzeba będzie dopiero pewnie zerknąć jeszcze tam w grze dokładnie co i jak. A jak, jeżeli chodzi o tą stronę, no to link oczywiście w opisie, to samo link w opisie do tego obrazka, który tutaj widzicie. Tyle teraz ode mnie. Jak zwykle, jak macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, to zadawajcie w komentarzach. Natomiast jak będziecie mieli też pytania o fity, no to zapraszam na Discord. Ja na pewno będę próbował zrobić czerwoną skrzynkę, więc będę na bieżąco też z fitami i inni ludzie też przecież będą Conquest grać. To tyle ode mnie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.